Ktoś zarzucił mi w komentarzu, że gdyby brać moje porady na poważnie, to 95% ludzi musiałoby się rozstać w trybie ekspresowym, a przy okazji zerwać kontakty z rodziną, znajomym i kotem. No, może nie 95%. Ale jeśli chodzi o ludzi, to może byłoby wtedy nawet lepiej. Bardzo duża część związków w Polsce to albo zimne, martwe wspólnoty gospodarcze, trzymane kredytem, mieszkaniem i tym podobnymi więzami, albo, co gorsza, dramat bez końca z domową wersją ziejącego ogniem smoka wawelskiego. Jeśli chodzi o rodzinę, to dla wielu prawdą jest, że wychodzi się z nią najlepiej na zdjęciach. Naprawdę chcemy godzić na takie życie? Może lepiej powiedzieć, wystarczy i zacząć lepsze od nowa. Aha, o kotach się nie wypowiada.